Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj naszym gościem jest reżyser Antoni Krause. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od tematu, wydawałoby się dość szerokiego, ale poprosiłabym Pana o syntezę. Czym dla Pana jest wartościowy film fabularny? Wie Pani, nie mam definicji, ale ponieważ pracuję w tej branży, robię filmy już od wielu, wielu lat, zauważyłem, że ostatnio interesują mnie najbardziej filmy fabularne oparte na faktach, na rzeczywistości. Zgrabne, różne opowiastki po prostu wydają się już tak czymś zużytym w filmie, że no właśnie coś, co jest zaczynem, prawda? Co leży u podstaw filmu, jeżeli wydarzyło się naprawdę, podnosi moim zdaniem wartość filmu. No i myślę, że to nie jest tylko moje osobiste pragnienie, chęć, nie wiem, upodobanie, tylko rzeczywiście jest wiele filmów, które powstają w oparciu, prawda, o prawdziwe wydarzenie. Nie wiem, na przykład choćby ostatnio pokazywany w Polsce film 5 dni wojny, który się nazywał w zasadzie w oryginale 5 dni sierpnia o wojnie rosyjsko-gruzińskiej. To nie musi być oczywiście Pana dokument, prawda? Ale coś, co leży u podstaw, co uwiarygadnia tę historię. No jest mnóstwo oczywiście filmów z gatunku tych komercyjnych, już tak wydumanych, wymyślonych, że przyznam się, że jak już czyta się nawet omówienie, to człowiekowi odchodzi ochota, żeby to oglądać. Może to jest zresztą jeszcze takie skrzywienie, że żyjemy, wydaje mi się, w czasach, kiedy oprawdy jest tak trudno, kiedy i historia nasza, i to nawet ta ostatnia, i rzeczywistość, w której bierzemy udział, uczestniczymy, ulega takim zafałszowaniom, prawda, że człowiek bezustannie próbuje zrozumieć, co się dzieje poprzez poszukiwanie się prawdy. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na Pani pytanie, ale fabuła, która oczywiście nad dokumentem ma tę przewagę, że można opowiedzieć więcej, prawda, że pewnych rzeczy w filmie dokumentalnym, jeżeli się nie uczestniczy w tych wydarzeniach, poznajemy ex post, prawda, już po fakcie i to jest oparte przeważnie na relacjach. A film fabularny oczywiście ma w sobie ogromne możliwości po prostu atrakcji. No i myślę, że również bardziej oddziałuje na widza. No najlepszy dowód, że kino nie umarło mimo rozwoju telewizji. Pamiętam, że były takie w latach już chyba 70. takie prognozy, że właściwie kino się kończy i telewizja zwycięża. No ale właśnie film fabularny, myślę, że podtrzymuje trwanie filmu. Jakoś ściąga ludzi do kina. No i chwała mu za to. Czyli woli Pan, żeby film odtwarzał rzeczywistość niż ją kreował? Czy nie wiem, ale oczywiście kreacja jest chyba konieczna, tak, niezbędna, tylko tak, żeby to się opierało na rzeczywistości, tak, prawda? Na prawdziwych faktach. Po prostu wydaje mi się one dużo ciekawsze niż rzeczy, które człowiek jest w stanie zmyśleć. Tym bardziej, że tworzą przez te tyle lat istnienia kina, tworzą się takie kalki, prawda? Takie powielanie, tak, pewnych schematów. Człowiek czyta na przykład właśnie
streszczenie filmu i właśnie po paru zdaniach wie, czym się skończy, prawda? A rzeczywistość potrafi być tak rzeczywiście niezwykła, atrakcyjna. A tu wspomniałem o tym filmie Pięć dni wojny. Ja pamiętam, było niesłychane, jak pobiegłem ten film i na końcu są dwie sceny dokumentalne. Nasz prezydent przemawia na takim meetingu, spotkaniu, prawda, z ludnością Tbilisi, a potem jest z kolei krótka wypowiedź na konferencji prasowej w filmie fabularnym, tak, z pełną kreacją, z bohaterami wymyślonymi, też zapewne opartymi na jakichś wzorcach z rzeczywistości. Przypomnę, że to są reporterzy wojenni, prawda, którzy akurat zjawiają się w Gruzji, żeby nadawać informacje o tym, co się tam wtedy działo. Nagle siła tych wypowiedzi Kaczyńskiego, nie wiem, może to tak oddziałuje na nas Polaków, ale w kinie rozległy się oklaski, brawa, to było, znaczy takie poczucie, że właśnie, że jesteśmy w czymś, co jest prawdziwe, prawda? Co jest nieskłamane, niewymyślone. Myślę, że to jest wielka siła filmu. Nawet tego właśnie kreacyjnego, korzystającego ze wszystkich udogodnień technicznych, prawda? I pieniędzy, nie wiem, i dzisiaj korzysta się również z tej digitalizacji komputerowej, dającej ogromne możliwości. Ale coś właśnie, co jest prawdą, co jest niezafałszowane, wydaje mi się, że ma taką największą siłę. Czyli artysta powinien angażować się w politykę? Bo niektórzy mówią, że artysta to jest ktoś, kto jest wolny od polityki. Czy to też zależy jednak od osobowości? Wie pani, przyznam się, że najczęściej nie rozumiem, jak się komuś coś zarzuca, że to jest polityczne, że to jest... No polityką jest to się wszystko, co dotyczy naszego życia społecznego, zbiorowego, prawda? Tak. Nie da się uciec. No pewno, że są jakieś rzeczy na tyle kameralne, że są jakby poza światem, no właśnie polityki, prawda? Tym co jest jakąś sprawą zbiorową, narodu, nie wiem, kontynentu, ale no polityka jest po prostu bardzo czymś istotnym w naszym życiu, no, szczególnie dzisiaj w świecie, który dawno już został określony globalną wioską, prawda? I te zarzuty, że coś jest polityczne. Tak. Nie wiem, no to czego się na pewno powinni filmowcy wystrzegać, to jest publicystyka, prawda? Bo to jest zupełnie inny rodzaj informacja. Film powinien, mówię o filmie fabularnym, powinien być na pewno czymś więcej niż nie właśnie tylko informacją, prawda, niż przedstawiać tylko jakąś ocenę rzeczywistości. No, powinien poruszyć. Nie wiem, ja na przykład bardzo wierzę w emocje, które wyzwala film. A polityka nie wydaje mi się niczym zdrożnym i nic mi nie widzę złego. Czyli dzieło, które niedługo powstanie, polityka i emocje na pewno nam zapewni. Mówię o filmie, który Pan przygotowuje, to będzie film o katastrofie smoleńskiej. A na jakim etapie w tej chwili jest Pan? Jesteśmy 2 lata po katastrofie. W którym Pan jest? Proszę Pani, kolejny raz jeszcze coś próbuję poprawić scenariuszu, ponieważ w tej chwili czekam na zarejestrowanie fundacji, która ma zebrać pieniądze na środki na wyprodukowanie tego filmu. Mam takie poczucie, że ten film musi być filmem no, nastawionym na dużą oglądalność, na to, żeby on był, jeżeli się uda, prawda, żeby on mógł być pokazany również poza Polską. Liczę oczywiście na sam temat, na zainteresowanie polskiej publiczności, ale wydaje mi się, że z tą sprawą musimy się jakoś przebić do świadomości
Europejczyków, a nawet wiemy, że otrzymaliśmy pomoc na przykład od Polaków ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że właśnie środowiska Polonii, ale nie tylko chyba w Ameryce Północnej, to jest też miejsce, do którego chciałbym z tym filmem dotrzeć. No i tym samym musi być bardzo atrakcyjny. Stąd moje starania o to, żeby rzeczywiście zebrać maksymalne środki, że to nie może być tania produkcja. Tak, znaczy nie znaczy to oczywiście, że w tym widzę największą sprawę tego filmu. Na pewno jego poziom artystyczny, ale przy okazji bardzo bym chciał, żeby ten film był na miarę tej sprawy, tego tematu. Czy ten film się zakończy katastrofą smoleńską? Tak. Przebieg, znaczy to mam nadzieję, że to nic nie chciałbym uprzedzać pewnych faktów, ale on zaczyna się od katastrofy 10 kwietnia 2010 roku, którą poznajemy tak, jak ją nam sprzedano, prawda? Tego dnia i przez wszystkie następne. Znaczy, prawdę powiedziawszy, nie widzieliśmy nic. I poprzez próbę dojścia do prawdy bohaterki tego filmu dochodzimy jakby do ponownego lotu do Smoleńska, tak? Znaczy poznajemy pewne fakty oparte na autentycznych wydarzeniach, które chyba jak zbierałem ten materiał, to po prostu natychmiast stało się oczywiste, że to musiało się zakończyć katastrofą. Ja miałem takie wrażenie, że po prostu wystarczy logiczne myślenie. Nie trzeba być żadnym specjalistą od lotnictwa, od właściwości brzozy, żeby dojść do wniosku, że po prostu wszystko to jest oparte na takim kłamstwie, że każdy rozumie, a kto chce myśleć logicznie. W każdym razie dochodzimy do sytuacji jakby powtórki, tylko teraz już jesteśmy w środku samolotu, a nie na zewnątrz i oglądamy to, co się tam wtedy naprawdę wydarzyło. Oczywiście operuje tą wiedzą, którą my mamy. Niestety nikt z tego samolotu nie ocalał, ale myślę, że już ta wiedza upoważnia nas, prawda, żeby wiedzieć, że ci ludzie zostali po prostu zabici, tak, że to tam się wydarzyło coś, co nie była zwykła katastrofa. Te zdjęcia zresztą chcę robić na samym końcu, tak, żeby wykorzystać całą wiedzę, jaką... Ciągle coś nowego. No właśnie, któryś kolejny raz, na przykład w tej chwili, robię poprawki scenariuszy, bo się wydawało, że wszystko wiemy, tymczasem naprawdę... Znaczy, to jest przy okazji coś niezwykle optymistycznego, prawda? Bo był taki moment, kiedy wydawało się, że po prostu to kłamstwo nas stłamsi, że już jesteśmy tak oszołomieni, prawda, tymi sprzecznymi czasem ze sobą informacjami. Ale prawda ma coś do siebie, że ona się przebija, prędzej czy później. Ja myślę, że cała ta historia, wie pani, nie bez kozery w określeniu, w kryptonimie Smoleńska pojawia się nazwa Katyń II, prawda? To są dwie rzeczywiście wielkie zbrodnie, tak ze sobą powiązane. Ponieważ bardzo mi zależy, żeby w tym filmie pokazać postać prezydenta, który prawda, przewodził tej delegacji udającej się do Katynia na 70. rocznicę zbrodni. Jak poprzez rozmowy oczywiście z ludźmi, ale i właśnie istniejące materiały, jak widać, jaka to była ważna dla tego człowieka sprawa, to jego przemówienie, które znamy zresztą też tylko z odtworzenia, ono się nie zachowało, prawda? Nikt niestety nie nagrał nawet jego prób, które
przeprowadzał, ale on do ostatniej chwili, w przeddzień wyjazdu jeszcze w Belwederze, przy świadkach ministrze Łapińskim i jeszcze jednej pani z kancelarii, notabene osoby też niezwykłej, bo to była jedyna osoba z listy pasażerów, która się nie udała na, znaczy nie poleciała tym samolotem. Przedziwna zupełnie jakaś sprawa. Więc myślę, że w tym jego przemówieniu zawiera się coś, mówię o przemówieniu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że tam jest coś zawarte niezwykle ważnego, prawda? Coś, co nie tylko dotyczy tego konkretnego dnia, ale naszej historii ostatniej i stosunków, bo tam jest wiele słów, zdań poświęconych próbie ułożenia sobie, prawda, w stosunków z Federacją Rosyjską dzisiaj. Wszystko to zostało podczas katastrofy, nie wiem, zniszczone, zaprzepaszczone, prawda? Rozpoczęło się zupełnie nowe rozdanie. Więc myślę, że tyle mogę opowiedzieć. Tylko pytanie, czy będą tam też fragmenty jakichś dokumentów? No tak, na pewno użyję materiały archiwalne. Szczególnie tam, gdzie chodzi o jakieś sceny zbiorowe, na przykład to, co się działo przed Pałacem Prezydenckim. Ten pałac jest w ogóle takim miejscem kluczowym dla filmu. Jednym z bohaterów na pewno. Tak jak się stał kluczowym właściwie do dzisiaj, prawda? Aż tego 10 miesiąca idziemy po ten pałac, nie bez kozery. No. Tam nie mieszka aktualny prezydent, prawda? Pałac przeważnie to nie w ciemnościach, to jest miejsce po prostu, które się stało chyba czymś niezwykle symbolem, niezwykle ważnym dla Polaków. Dla Lecha Kaczyńskiego, do świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, kultura była niezmiernie ważna. Czy pan jako artysta odczuł to? Proszę pani, raz prezydent Kaczyński, jeszcze jako prezydent Warszawy, wsparł taki mój projekt. To była też taka rekonstrukcja fabularna, ale autentycznych rzeczy związanych ze środowiskiem tak zwanych poetów Warszawy z okresu przed i po powstania, z bardzo nielubianym przez wiele lat środowiskiem takim narodowym, patriotycznym, więc właściwie byli to wyklęci. Najbardziej znanym przedstawicielem jest Tadeusz Gajcy i jego Sztuka i Naród. No. Miałem spore problemy, żeby zrobić ten film i zwróciłem się o pomoc do prezydenta Kaczyńskiego. To było właśnie, zbliżała się 60. rocznica Powstania Warszawskiego. Powstawało Muzeum Powstania Warszawskiego. No i rzeczywiście otrzymałem pomoc, za co jestem do tej pory ogromnie wdzięczny. Ten film powstał poza telewizją. Pamiętam, że wówczas prezesem telewizji był pan Dworak i obejrzał ten film jeszcze taki nieskończony. Miał ogromnie jakieś takie zastrzeżenia. Wspominam o tym, bo jakby lepiej mi jest zrozumieć dzisiejsze postępowanie pana Jana Dworaka, z którym oczywiście się nie solidaryzuję. Więc raz, bardzo żałuję, że nigdy nie brałem udziału w tych słynnych spotkaniach w Lucieniu urządzanych przez prezydenta, ale ludzie, którzy właśnie w tym uczestniczyli, układają niezwykłe wspomnienia
I to jest też taka jedna z rzeczy, którą będę próbował w filmie pokazać. Nie wiem, czy z niej jakieś materiały, bo akurat to jest taka jedna z rzeczy ważna dla na pewno dla postaci prezydenta. W filmie może mniej istotna, bardziej taka poboczna, ale coś było rzeczywiście w czasach tamtej prezydentury, że ludzie i to różnych, tak powiem, politycznych upodobaniach, prawda, brali udział w tych spotkaniach. Prezydent się interesował kulturą, nauką, zawierał wiele przyjaźni z ludźmi o właśnie zupełnie innych zapatrywaniach. Także to jest też taka rzecz, która wydaje mi się koniecznie powinna w tym filmie być pokazana. A jak pan ocenia media obecnie? Czy uważa pan, że media traktują widza jako kogoś, nie wiem... Proszę pani, okropnie. Tak, nie. Po prostu mam... Też w ubiegłym roku, nie wiem, przepraszam, że tak się na to powołuję, ale staram się nie zabierać zbyt często głosu. Udzieliłem takiego wywiadu pani Janie Lichockiej. Ten wywiad, ku mojemu zaskoczeniu, ukazał się w tygodniku Wprost i w Newsweeku. Wtedy naczelny był pan Wojciech Maziarski. I tam sobie pozwoliłem, no tak, to był mniej więcej rok temu, właśnie powiedzieć, że mam takie wrażenie déjà vu, że uczestniczę w schyłkowym okresie epoki Gierka, wymyśloną wówczas przez propagandistów taką właśnie teorią propagandy sukcesu, prawda, że jak się będzie... Polska się zapadała, zamywała cywilizacyjnie, wszystkie kredyty zostały przejedzone, no a w czym było gorzej, tym bardziej wmawiano nam, że osiągnęliśmy ogromny sukces, że jest coraz lepiej. Pamiętam, jak już nic prawie nie było w sklepach, to mówiono właśnie, że po prostu jest taki ogromny wzrost cywilizacyjny. Ludzie mają tak dobrze, że po prostu nie nadąża nasza produkcja, prawda, rolna, spożywcza, przemysłowa. Już w ubiegłym roku miałem wrażenie, że to jest coś takiego. Rzeczywiście historia nigdy nie powtarza się. Tak samo zmieniły się oczywiście warunki polityczne. Jesteśmy w... Jeszcze ja wiem, że coś tak ogromnie zmieniły, no ale coś tam się oczywiście zmieniło. Ale że uczestniczę właśnie w takiej jakiejś nieprawdzie, jakimś kłamstwie przez ten rok. Mam poczucie, że to się tak straszliwie pogłębiło. I niestety to nie politycy właściwie wyznaczają, tak pan, że to wyznaczają media, prawda? Prasa, przede wszystkim oczywiście media elektroniczne, telewizja. Wcale nie programowo, wie pani, po prostu nie da się oglądać telewizji. Na pewno, że oglądam, nie wiem, jak jest jakiś interesujący film czy audycja, jak na przykład wczoraj program pana Jana Pospieszalskiego, z udziałem Mieniędy. Ja mówię, no jak już właśnie jest mowa o tym programie bliżej pana Pospieszalskiego, z profesorem Mieniędą brałem udział w spotkaniach z nim, także wiedziałem, co on ma nam, Polakom, do powiedzenia, ale najbardziej wstrząsające były dla mnie te rozmowy z ekspertami komisji Millera, prawda? Żaden z nich nie ma ochoty. I czasu, tak? Czasu nie ma, albo ochoty, albo w ogóle deprecjonują z góry, nie znając, jak twierdzą. Myślę, że znają, że to jest po prostu uświadomienie sobie, w czym oni naprawdę brali i dalej biorą, bo przecież oni, nikt z nich nie wykreślił swojego nazwiska, prawda, z dokumentów. To są jedną wielką fikcją. I wie pani, to, że media te fikcje podtrzymują, tworzą ją,
przecież ile kłamstw dotyczących tragedii smoleńskiej pojawiały się nie przez usta polityków, prawda, tylko właśnie poprzez media. Jak już wszystko wydawało się upadło, to czy to wymyślone w ostatniej chwili jeszcze, że jest nagranie, jak generał Błasik, prawda, tam nie wiem, karci, nie wiem, awanturuje się, prawda, na lotnisku z kapitanem Protasiukiem. Jakieś no, rzeczy no, naprawdę skandaliczne. I to, że nikt z tych ludzi właśnie tworzących nie ma audycje telewizyjne czy piszących do tych, jak słusznie uważa Wasankiewicz, po prostu reżimowych gazet, nie odczuwa jakiejś potrzeby, nie wiem, przeproszenia za cokolwiek, może nie za wszystko, ale no, za ewidentne kłamstwa, gdzie wykazano, że jak właśnie na przykład ta prawda, słynna awantura na lotnisku, gdzie okazuje się, nie ma żadnego potwierdzenia w faktach. Nic, przechodzi to jak woda po kaczce, tak się zdaje się mówi, w ogóle nie. Więc mam po prostu, wie pani, generalnie o dziennikarzach i o ludziach właśnie pracujących dla telewizji jak najgorsze wyobrażenie. No, już się ratuje u nas prasa będąca kiedyś niszowa, dzisiaj mam nadzieję, że coraz bardziej popularna, nie wiem, mam na myśli czy nasz dziennik, czy no, Gazetę Polską, prawda, tygodnikiem, dzisiaj również ma wydanie codzienne, prawda, niedawno nawet złapałem na tym, że nie mogę dzisiaj zrozumieć, jak to było kiedyś, jak nie było codziennej gazety. Że jest Gazeta Warszawska na przykład. Uważam, no i ja wszystkim internet, prawda? No uważam, że na tak. To był wielki, wspaniały pomysł. Paradoks, że uważam, że rzeczywiście chyba utrzymuje dzisiaj politykę, nie mówiąc oczywiście o przekroju, który jest również własnością tego wydawcy. I że właśnie uważam, że wspieram tamte, chcę gadać obrzydliwe, bo oczywiście rzecz pospolita nie jest może jeszcze taka obrzydliwa, na przykład wczoraj na pierwszej stronie czytam, że ogromny tytuł, że rząd jest coraz tańszy, tak, czy tam administracja rządowa, ale potem się okazuje, że wzrosły wydatki o 1,9, czyli prawie o 2%. Jak no, kiedyś by, jeszcze nie tak dawno, w tej Rzeczpospolitej takiego kłamstwa nie było, prawda? To prostu kłamstwo. Jak ludzie tam pracujący mogą się na coś tak. No ale powiedzmy, że Rzeczpospolita jeszcze w tym całym strasznym towarzystwie jest rzeczą, którą można do ręki nie dostać bombi. I na koniec mam pytanie, ile osób do dnia dzisiejszego obejrzało Czarny Czwartek? Proszę pani, cyfry stanęły na, z tego co pamiętam, gdzieś około 700 tysięcy, ale ten film jest ciągle pokazywany, ale już, że tak powiem, licznik tego nie pokazuje. No, ale 700 tysięcy w Polsce? Tak. Bo jeszcze za granicą? Nie, nie, w Polsce, tak. On niestety nie miał, niestety producenci Czarnego Czwartku debiutowali w roli producentów takiego dużego, popularnego filmu i pewnych rzeczy nie dopatrzono, na przykład właśnie nie załatwiono sprawy dystrybutora na zagranicę. Także pokazy na przykład, których ja również uczestniczyłem, to były takie pokazy specjalne, no, na przykład film pokazywany właśnie na terenie prawie całych Stanów w ramach takiego dużego festiwalu Polish Film Festival in America. Dyrekcja tego festiwalu mieści się w Chicago i tam było najwięcej pokazów. No i on gdzieś tam krąży wśród Polonii. Teraz 3 tygodnie temu Góra
odwiedzał wielki sukces w Moskwie, też na Festiwalu Polskich Filmów, ale to jest taki duża impreza, taki odpowiednik, tylko na skalę rosyjską, tego festiwalu Sputnik filmów rosyjskich. Więc tam było pokazywane 65 filmów. 11 zdaje się brało udział w konkursie. No i jury rosyjskie wybrało Czarny Czwartek, co, o czym mówię nawet nie z dumy, z potrzeby pochwalenia się, tylko po prostu dla mnie to jest taka, to była bardzo taka zaskakująca wiadomość, po prostu nie wyobrażałem sobie, że film, jaki, co by o nim nie mówić, to jednak jest to film antykomunistyczny, może w Moskwie odnieść taki sukces. Miałem, nie byłem na tym festiwalu, ale informowano mnie, że podobno kolejki się ustawiały do kin, gdzie film był grany, co akurat już podobno w Rosji dawno nie widziano, więc... No ale jak na film historyczny i na ciężki, powiedzmy sobie, prawda, na dramatyczne wydarzenia, wydaje mi się, że spotkał się z niezwykle dobrym przyjęciem. Ja zdaję sobie sprawę oczywiście, że to jest sprawa wszystkim tematu, prawda, wydarzeń grudnia, które jakoś tak się też no, ale nie przebiło. Kunsztu reżyserskiego. No, bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Ja serdecznie dziękuję Państwu.